Dzień dobry Kamilu, w naszym wideo wywiadzie lekko improwizowanym. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz nam, jesteś tak jak wszyscy artyści w dość szczególnej sytuacji, bo nie można wystawiać swoich spektakli na deskach teatru. Co można robić w tak nietypowym czasie, tak nazwijmy to delikatnie? Co artyści mogą robić w tak nietypowym czasie i czym ty się zajmujesz w tym czasie? Przede wszystkim to, co spędza mi sens powiek, to tak naprawdę nie moja perspektywa pracy artysty, a jednak menadżera i nie wiem, dyrektora artystycznego, bo to jest mój największy ręk. Jako artysta, szczerze powiedziawszy, po prostu z wrodzonym lenistwem bym korzystał z momentu. Jako dyrektor artystyczny jestem przerażony sytuacją i tym, że odwołałem ileś spektakli i ta perspektywa się przecież cały czas powrotu na scenę do Monopolis przesuwa. Co można robić? Uciekłem na razie w robienie pracy nad scenariuszami do nowych spektakli, w taką całą pracę logistyczną, jeżeli chodzi o kolejne przedsięwzięcia. Ale od leków uciec nieco jest trudniej. No właśnie. Powiedz, czy pracujesz, wielu artystów szuka jakichś alternatywnych form aktywności. Ja rozumiem taką aktywność, która jest pro publico bono, prawda? Natomiast na dłuższą metę się pewnie tak nie da i trzeba znaleźć jakieś inne formy. Czy masz jakieś pomysły, czy rozmawiasz o tym z innymi aktorami, reżyserami, szefami teatrów? Problem polega na tym, że to, co jest siłą teatru, to jednak kontakt bezpośredni z widzem i to jakkolwiek przeniesione przestaje być teatrem. Nawet teatr telewizji, który ma świetną tradycję w Polsce, jest jednak formą adaptacji, a nie postawieniem kamery i zarejestrowaniem spektaklu. W takiej formie teatr traci. Mało tego, ekonomicznie to również się nie opłaca, ponieważ z mojej kalkulacji, wciąż mówię z mojej menedżerskiej kalkulacji, ponieważ nie jestem w stanie sprzedać widzom biletu po normalnej cenie, a za 1/4, 1/5 danie pewnego rodzaju półproduktu, który spowoduje, że potem już nie przyjdą i nie zobaczą tego spektaklu na żywo, jest również jakimś strzelaniem sobie samobuja, licząc, że kiedyś jednak na tę scenę wrócimy i grać będziemy przecież. To, co robię do tej pory, raczej jest formą Dobrze. Zacznij od zdania to, co robię. To, co robię w tym momencie, to jest dawanie moim widzom jakiegoś rodzaju kontaktu, żebyśmy nie tracili pewnego rodzaju więzi, relacji między publicznością a fundacją moją, moim teatrem. Dlatego zrobiliśmy premierę internetową spektaklu Amok, ale to spektakl, który został zarejestrowany już 2 lata temu i który już nie jest w repertuarze. Pokazaliśmy nasz pełnometrażowy dokument i robimy tego typu działania. Natomiast trochę nie wyobrażam sobie, żeby postawić kamerę na scenie, wyjść i zagrać któryś ze spektakli, który mamy. No tak, czyli sytuacja jest dość trudna. To spróbujmy jeszcze popatrzeć na to, co można zrobić jakby poza komercjalizacją. Nie wiem, ćwiczysz, uczysz się, przygotowujesz, spotykasz się jakoś z ludźmi, no wiem, chociażby właśnie online. Jak to wygląda? Tak, tak. Jeżeli chodzi o taką pracę, to tutaj rzeczywiście jest wręcz wojną lepiej, bo nagle jest czas na zrobienie projektów, które do tej pory odpychałem, bo nie było tego czasu. I w tym momencie przygotowuję właśnie premierę z monodramą o Klausie Kińskim. Uczę się tekstu, mam próby online z moją asystentką, to jest super, bo właściwie nie straciliśmy tej dyscypliny pracy, która jest potrzebna. Premiera nam się przesunęła co prawda z maja na sierpień. Ja już zaplanowałem, że oczywiście optymistycznie, że po prostu będziemy odrabiali straty i grali latem. To znaczy do tej pory zawsze lipiec, sierpień były te miesiące wolne w teatrze. W tym roku przygotowałem ofertę i jeżeli tylko mam nadzieję, że to już będzie możliwe, również latem dajemy pierwszą naszą premierę. Także
Pracuję nad Klausem Kińskim, pracuję nad nowym scenariuszem. Wczoraj zobaczyłem po raz pierwszy Jokera z Phoenixem i powiem szczerze, że mam w ogóle jakąś ideę fix. Zobaczymy, jak długo nam potrwa, ale żeby coś zrobić w estetyce jokerowskiej w teatrze. I jestem tym zachwycony. I fantastycznie, no, pod tym względem jakby czasu na czytanie sztuk jest więcej, na taką pracę logistyczną również. Zakładamy, że ta sytuacja ekstremalna związana z epidemią wkrótce minie. Znaczy wkrótce to pewnie jeszcze kilka tygodni w takiej perspektywie. Ale gdyby się udało właśnie uruchomić lato, no, scena Monopolis właściwie może funkcjonować cały rok, prawda? Jak byś to widział, gdyby można było właśnie wejść w czerwcu czy jeszcze w maju na deski? My mamy ustawiony repertuar tak naprawdę ciągły, to znaczy nowością, to zapełniliśmy by lato, które miało być wolne. Natomiast na bieżąco odwołujemy kolejne spektakle. To jest tak, że ja tak naprawdę dzisiaj jest prima brevis. Ale my rozmawiamy na serio. Mówię, że my rozmawiamy na serio. No, fajnie by było, żeby to się... Ja miałem taki moment w zeszłym tygodniu, albo półtora tygodnia temu, że zasnąłem, już wie. Zasnąłem i obudziłem się i leciał Kevin w Nowym Jorku. Miałem włączony telewizor i miałem przez chwilę taki moment, może czy to są święta, czy mi się to śniło, ta epidemia i tak dalej, ale to niestety był ułamek sekundy i myślę, że ten prymadorys to również nie poradzi sobie z koronawirusem. Natomiast my mamy ciągłość, to ja co chwilę odwołuję kolejne spektakle, które były zaplanowane na bieżąco, w kwietniu, potem w maju i tak dalej, więc jeżeli tylko będzie zielone światło, to znaczy, że możemy już wrócić, to ta oferta jest cały czas, po prostu będziemy albo dokładać, albo przekładać bilety widzom. Na pewno zrobimy wszystko, żeby grać jak najwięcej. Czego ci można życzyć w takim razie? Żeby nie zabrakło optymizmu, siły do pracy, entuzjazmu? O Jezu, no teraz, żeby nie było tak zupełnie bezstresowo, to my przeżyjemy 2-3 miesiące. Jeżeli to potrwa dłużej, to jest koniec fundacji. Nie ma żadnego systemu, żadnej tarczy dla artystów. To, co jest, co właśnie przed chwilą wyczytałem, w porównaniu do tego, co proponują Niemcy czy Francja, jest po prostu, no szczerze powiedziawszy, żadne. Ja utrzymuję się z biletów. Bez sprzedaży biletów proste. I bez dramatyzowania powiem, że godzę się z tym gdzieś w środku i te myśli przestaną być takie, oczywiście pewnie będę miał różne chwile, ale godzę się z taką myślą, że co jeżeli to będzie koniec. No, także chciałbym sobie życzyć, żeby to nie był jednak koniec, a jeżeli będzie koniec, to chciałbym sobie życzyć fajnego nowego otwarcia na jakimś innym etapie życia. Jasne. Ja wierzę, że się uda, że ta przerwa będzie odpowiednio krótka, tak abyś nie tylko ty, ale inni właściciele teatrów no, mogli przetrwać, zwłaszcza tych prywatnych, tych, które funkcjonują na trochę innych zasadach niż kultura publiczna, finansowana ze środków publicznych. Życzę ci tego i wierzę, że to się utrzyma i że spotkamy się wkrótce na deskach w sali sceny Monopolis. Oby twoje słowa się sprawdziły. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki również w drugą stronę i mam nadzieję, że niebawem się rzeczywiście zobaczymy. Dzięki wielkie. Przepraszamy naszych widzów i słuchaczy za nie najlepszą jakość tego nagrania, które już widzę, że nie będzie perfekcyjne, ale pociesza nas to, że innym telewizjom się nie udało, a nam się udało. To prawda. No bo nie mam Skype'a. Przepraszam, naprawię. Dobrze, dobrze. Wszyscy się teraz uczymy, więc idziemy do przodu. Ważne, żeby coś się działo, a nie żeby narzekać, że się nic nie da zrobić. Więc dlatego nagraliśmy tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Jak powiedziałem na początku, wywiad z Kamilem Maćkowiakiem, lekko improwizowany. Dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki, zdrowia dla wszystkich. Dzięki.